Przypomnę, Miejski Konserwator Zabytków w Poznaniu po nagłośnieniu sprawy przez Radio Poznań domaga się zdjęcia z zabytkowego budynku Arkadii w Poznaniu przy Placu Wolności płachty z błyskawicą. Błyskawicą symbolizującą, jak wiemy, strajk feministek. Naszym gościem przy telefonie jest interweniujący w tej sprawie były radny miasta Poznania Dariusz Chybel. Dobry wieczór, witam pana bardzo serdecznie. Dobry wieczór, witam słuchaczy. Może, jeśli pan byłby uprzejmy, najpierw zechce pan opowiedzieć o treści otrzymanej odpowiedzi od właśnie Miejskiego Konserwatora Zabytków. Treść odpowiedzi od Miejskiego Konserwatora Zabytków jest, to jest bardzo krótka, natomiast i myślę, że ważniejszą rzeczą jest to, że ja przytoczę pytania, które skierowałem do Miejskiego Konserwatora Zabytków, proszę, ponieważ zadałem pytanie, czy w ogóle wydawał zgodę na umieszczenie banerów i transparentów z hasłami i logo Ogólnopolskiego Strajku Kobiet, bo ja przypomnę, pan redaktor powiedział tylko o powiedzmy jednej rzeczy, która jest najbardziej charakterystyczną rzeczą, to znaczy błyskawica czerwona, która jest dobrze widoczna od strony Placu Wolności, natomiast kiedy obejdziemy budynek, to tam widać jeszcze więcej transparentów. Zapytałem, jeśli wydana została taka decyzja, to czym ona była motywowana? I też poprosiłem wtedy ewentualnie udostępnienie pisma zawierającego tę decyzję. No i także oczywiście zadałem pytanie o to, jak długo ta decyzja będzie obowiązywać. W piśmie też do Miejskiego Konserwatora Zabytków wprost zaapelowałem o to, żeby niezwłocznie doprowadził do usunięcia tych haseł i logo strajku kobiet. Przywołałem tutaj argumentację, którą sam Miejski Konserwator Zabytków przywołał w przypadku słynnych wież, w słynnej wieży w kościoła Rynku Wildeckiego, gdzie były banery. Tylko tam była chyba neutralna treść, no właśnie. Tak, neutralna treść zupełnie. Więc wracając do tego pisma od Miejskiego Konserwatora Zabytków, jest tu prosta informacja, nie wydawał zgody na umieszczenie banerów i transparentów na elewacjach zabytkowego budynku Arkadii. I jest też informacja, że zostało skierowane pismo do zarządcy budynku, zwracające się o ich usunięcie. Czyli rozumiem, że jest... Zarządcą jest ZKZL. Czyli Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych w Poznaniu, ale rozumiem, że na pozostałe pytania Miejska Konserwator Zabytków już się do pozostałych pytań się nie odniósł. Nie odniosła się. No, wydaje się, że sprawa jest jasna. No, skoro nie wydała zgody, no to nie będzie uzasadniała innych rzeczy. Wie pan... Pytanie, tak, czy zniknie ten transparent? Dokładnie tak, bo ta sprawa może mieć różny finał. Ja nie chcę tutaj podpowiadać, jaki może być to jeszcze finał. Ja powiem panu tak, że kiedy reflektuję nad tą sprawą, to sama sprawa zgody, czy ona została wydana, czy nie została wydana, nie jest w gruncie rzeczy tutaj najistotniejsza. Ja powiem panu szczerze, sam jestem wolnościowcem, sam się wywodzę ze środowiska Unii Polityki Realnej. Tak. Co prawda już dawno skończyłem z polityką, ale to była partia i jest jeszcze tam pewnie w jakichś powijakach wolnościowa. Nie jestem też takim bardzo legalistą, ponieważ zdaję sobie sprawę, że życie jest bardziej obfitsze niż takie sztywne reguły prawa. Rozumiem nawet Miejską Konserwator Zabytków, że ona, no cóż, zachowała się w pewnym sensie uczciwie, skoro tam była interwencja, jeśli chodzi o banery na wieży kościoła Wildeckiego, no to cóż, zainterweniowała zgodnie z prawem i tutaj też, jak rozumiem, interweniuje zgodnie z prawem, bo okazało się, że tej zgody Fundacja Malta, która wywiesiła te banery, transparenty, nie miała. Ale problem jest ważniejszy. Problem jest dotyczący tego, jak i czy w przestrzeniach miejskich, na miejskim budynku historycznym, zabytkowym, mogą być takie symbole graficzne czy tekstowe umieszczane organizacji, która jest organizacją wzywającą do przemocy czy posługującą się językiem nienawiści, stosującą jakieś wandaliczne metody. To jest pytanie, bo kiedy nad tym ja trochę reflektuję, myślę, że państwo też, to właściwie można sobie zadać pytanie, czy poprzez działalność strajku kobiet i poprzez to, że on jest w ten sposób afirmowany na budynku miejskim, historycznym, zabytkowym, czy nam się debata publiczna trochę nie zdegenerowała? Według mnie tak. No wie pan, ale tutaj może też mogę, ja nie chcę być adwokatem diabła, ale to też może być tak, że stanowisko każdy zajmie w zależności od tego, jaki ma stosunek do strajku feministek po prostu.
No to prawda, ale trzeba jednak kierować się pewnymi obiektywnymi faktami. No właśnie, chyba że przyjmiemy, że faktem obiektywnym jest i dobrem jakimś kultury wspólnym jest zabytkowy budynek, który po prostu szanujemy bez względu na to, co i kto chce na nim wywieszać, prawda? To jest punkt wyjścia, ale drugi punkt jest taki, że no jednak władza miasta w osobie pana prezydenta Jaśkowiaka, czy państwo ZKZL-u, no chyba reflektują nad tym, jakie elementy, jakie symbole, czy jakie transparenty i teksty dopuszczają do tego, żeby na takich miejskich budynkach widniały. Bo kiedy ja mówię o faktach, to mam na myśli faktach, które każdy może sprawdzić, to znaczy, czy godzimy się na to, by organizacja, która wprost wzywa do zablokowania Sejmu, wzywa do obalenia rządu, miała prawo funkcjonować w takiej przestrzeni, bo cóż się stało z takich, jaka była reakcja, można powiedzieć, na takie wezwania do obalenia rządu? A co z konstytucją? A co z demokratycznymi wyborami? No, a gdzie poszanowanie zasad demokracji, na które też przecież często powołuje się pan prezydent Jaśkowiak, słusznie. Mało tego, na tym samym placu kilka miesięcy, czy tam powiedzmy rok, czy kilka lat temu prawdopodobnie ci sami ludzie krzyczeli konstytucja, więc to jest tak najbardziej zasadne pytanie. Ale mnie jeszcze jedna rzecz zastanawia, bo tutaj mówi pan o tym, że otrzymał pan pismo od konserwatora zabytków, że no nie wyrażał takiej zgody, natomiast rzecznik ZKZL Łukasz Kubiak mówił dla naszego reportera w ten sposób: otrzymaliśmy pismo o wyrażenie zgody i ta zgoda została udzielona, czyli przez Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych, by na to wyglądało. Bez zgody miejskiego konserwatora zabytków, który musi taką zgodę wydać przecież, prawda? Ponoć z tego, co przeczytałem też w jednym z mediów, ponoć ZKZL podszedł do tego w ten sposób, że sam wyraził taką zgodę, ale jednocześnie napomniał Fundację Malta, że musi uzyskać zgodę od miejskiego konserwatora zabytków. Wie pan co, no to, że ZKZL też tego rodzaju elementy graficzne, banery, transparenty dopuścił, no to jest to też zastanawiające. Nie wiem, czy sobie zadali państwo trud, żeby w ogóle zobaczyć te transparenty i banery, bo one po prostu są szpetliwe. One są namalowane jakimś tam sprayem na materiałach. Oczywiście jest tam też ukryty słynny język pokojowy, mówię to oczywiście tak, z przekąsem. To znaczy gwiazdeczki. Prosto, gwiazdeczki, mówiąc w skrócie, ukryta mowa nienawiści. Chcę panu powiedzieć, że aby uzyskać zgodę miejskiego konserwatora zabytków, żeby powiesić takie reklamy na zabytku, trzeba przedstawić też pewien projekt wizualizacji. Ja nie znam osobiście miejskiego konserwatora zabytków, nie znam poczucia estetyki tej osoby, ale nie wierzę, żeby wyraziła zgodę na umieszczenie tak szpetliwych transparentów. I zastanawia mnie to, że ZKZL wyraził na to zgodę. Czy przedstawiciele ZKZL-u widzieli te transparenty i banery? No, pytanie, czy mają też takie uprawnienia, jeśli jest to budynek podlegający jednak miejskiemu konserwatorowi zabytków, albo czy kto tutaj złamał prawo, mówiąc wprost. A to prawda, ale z drugiej strony to ZKZL zarządza tym budynkiem w imieniu miasta. No tak, ale też podlega on jednak opiece konserwatora zabytków, prawda? Dokładnie, więc wydaje nam się, że chyba zaczyna się tutaj trochę przerzucanie piłeczki. Na dzień dzisiejszy oczywiście przyjmuję z całym dobrodziejstwem to, co napisał miejski konserwator zabytków, natomiast postępowanie ZKZL-u tutaj no, budzi moje duże zastanowienie. A ja jestem bardziej ciekawy, czy jaka będzie konsekwencja tych pana działań i czy te napisy, czy te banery po prostu z budynku znikną. Sam jestem tego ciekawy, na pewno będę tę sprawę monitorował. Jak powiedziałem na początku, no, wiem, że rozwiązania mogą być różne i ta sprawa może się jeszcze różnie skończyć. Ale no to ufam, że te banery i transparenty po prostu no, raz na zawsze stamtąd znikną. No, będę się trzymał tej myśli. Bardzo panu dziękuję za rozmowę, za podjęcie telefonu. No i oczywiście, jak tylko będą jakieś informacje szczegółowe, kolejne, to oczywiście do sprawy bardzo chętnie wrócę, bo wydaje się ona ciekawa i interesująca. Bardzo serdecznie dziękuję, pozdrawiam. Kłaniam się, dużo zdrowia. Interweniujący w sprawie, no, o której rozmawialiśmy, był radny miasta Poznania Dariusz Chybel, był gościem Wielkopolskiego Popołudnia z Radiem Poznań. W krótkich słowach.
Z Państwem powoli żegnam. Dziękuję za dzisiaj, ale zapraszam oczywiście na Wielkopolskie Popołudnie także jutro, a wśród tematów między innymi o mediach społecznościowych, o których ostatnio głośno, o pomocy dla bezdomnych, ale będzie też, mam nadzieję, interesująco i ciekawie o Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, no i przygotowaniach do puszczenia dzieci do szkół od poniedziałku. Za kilka minut Supernowa, magazyn o nauce i nowych technologiach. Zaprasza redaktor Wojciech Chmielewski. Ja się z Państwem żegnam. Wielkopolskie Popołudnie z Radiem Poznań. Dużo dobrych treści i muzyki, bo życie jest najważniejsze. Każde życie. Dobrego wieczoru. Do usłyszenia.